smutny głosik psalmistki. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Melodia jak na pogrzeb. I czasami się wydaje, że te słowa to w ogóle nie pasują do życia, melodia nie pasuje do słów. Energia jest nie taka jak trzeba. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Tutaj oczywiście chodzi o obietnicę. Chodzi o to, że Bóg naprawdę się zbliża. Że On chce wejść do naszego życia i do naszych spraw. On chce przemienić naszą historię. A robi to tak, że tam, gdzie już jest, to naprawdę ten świat dotyka Boży szalom. Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko ulega jakiejś naprawie, odkupieniu. Można powiedzieć nowemu stworzeniu. Wilk z barankiem, wszystkie te mesjańskie wizje, o których opowiada prorok Izajasz, to wszystko się dzieje tam, gdzie jest Pan, tam, gdzie On przychodzi. Tam jest Boży szalom. Co się jednak z nami dzieje, że my tego nie potrafimy wziąć, nie potrafimy wyciągnąć rąk i powiedzieć: Panie, przyjdź w tym darze pokoju. Co nam przeszkadza? Zgiełk, rozproszenie, że moje oczy nieustannie są atakowane tysiącem bodźców. Moje serce rozrywane jest tysiącem spraw. Chciałbym być tu, tam, zrobić to, tamto. W mojej głowie kłębią się nieustannie myśli. To jest jak takie wielkie miasto, w którym są jakieś hałasy, dźwięki, szumy, szmery. Cały czas coś nie pozwala mi zstąpić gdzieś na samo dno własnej duszy i usłyszeć głos. Ewangelia pokazuje dzisiaj Jana Chrzciciela. To znaczy pokazuje tego, który jest głosem wołającego na pustyni. Jest głosem samego Boga. I mówi: nawracajcie się. Jeżeli ktoś myśli, że nawrócenie to tylko sprawa 10 przykazań, albo że zacznę dzwonić do mojej mamy, chociaż robię to rzadko, przypomnę sobie o jakimś starym przyjacielu, którego zaniedbałem, to cudowne, ale to jeszcze nie jest nawrócenie. Nawrócenie to jest odkrycie tego, kim ja naprawdę jestem. To jest zobaczenie siebie i własnego życia oczami Boga. Jaki ono ma kierunek? O co w tym życiu chodzi? Jakie jest moje najgłębsze powołanie? Jaki jest mój status, godność? To trochę jakby dotrzeć do prawdziwego imienia, którym woła do ciebie sam Pan Bóg. To będzie oznaczało nawrócenie. Jan Chrzciciel dzisiaj trochę jak taki srogi moralista i prorok. Nazywa zgromadzonych nad Jordanem plemieniem żmijowym. Jest zły, bo oni tak przychodzą z takim przekonaniem, że są po właściwej stronie, to znaczy po stronie Pana Boga. Bo chodzą i oddają cześć Bogu w świątyni, bo zachowują przykazania. A to za mało. Mówi: wydajcie godny owoc nawrócenia. Dla nas będzie to oznaczało, że dotrzeć do tego głębokiego miejsca w sobie, to znaczy pójść na pustynię, coś wyłączyć. Wyłączyć telewizor, wyłączyć internet, wyłączyć na chwilę telefon, wyjść z pokoju, w którym ciągle coś szumi i gra, i znaleźć chwilę na ciszę, na to, żeby w ciszy usłyszeć głos, żeby usłyszeć siebie, o co mi chodzi. Żeby pozwolić mówić Panu Bogu. Jeżeli ma być dzisiaj jakieś zadanie i jakieś światło, to niech to światło przyjdzie przez ciszę. Co ci mówi Twoja cisza?